Dzień dobry Państwu w naszym cyklu Mój Dramatyczny. Dzisiaj mamy przyjemność gościć pana Karola Strasburgera. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Pan Karol Strasburger był aktorem teatru dramatycznego no, w złotym jego czasie lat 70. i początku 80. Jest, powiedziałbym, wyjątkowa też okoliczność do spotkania z panem, bowiem w tym roku minęło 50 lat od pana debiutu aktorskiego, który nastąpił w Teatrze Dramatycznym. Czy pan pamięta, co to było? Tak, pamiętam. Pierwsze moje pojawienie się było w Królu Mięsopuście. Zgadza się. Siedziałem pod łóżkiem Miecia Czechowicza, świętej pamięci. I to było takie trochę zastępstwo w moim wypadku, pamiętam. Ponieważ wcześniej pod tym łóżkiem siedział Jerzy Zelnik. Tak. Ale nie wiem, jak to się stało, że ja zagrałem to za niego. Przeżyłem straszne szoki wtedy. Pierwszym szokiem to był fakt oczekiwania bardzo długiego pod łóżkiem i pojawienia się na tej wielkiej, niesamowitej, owianej jakąś historią niesamowitości scenie, no bo to tak było. Plus siedzenie pod łóżkiem Miecia Czechowicza, który sobie wygodnie tam leżał, nic sobie z tego w ogóle nie robił. Miał niesamowity luz. Uśmiechał się i czuł się jak u siebie w domu, co powodowało we mnie jakiś niebywały podziw, że w ogóle aktor może w ten sposób czuć się na scenie tak swobodnie. Jak dziś pamiętam, a przecież jak to pan powiedział, 50 lat, Boże Święty. Nie, to niemożliwe. No niestety, tak. Ale pamiętam sytuację, w której siedziałem pod tym łóżkiem dość długo, czekając na swoją kolej. I ktoś za kulisami kichnął. I Miecio z tego łóżka na górze odpowiedział, na zdrowie! Ja myślę, nie, ja śnię chyba, że aktor ze sceny odpowiada komuś za kulis. Ja mówię, Boże Święty, co tu się dzieje? A on mówi, no co, no kichnął, to trzeba było powiedzieć. Potem go zapytałem. On mówi, no trzeba się czuć normalnie. To dało mi to niesamowitej otuchy takiej, żeby się tam poczuć naturalnie i normalnie, ale to była wielka przygoda i ten moment, kiedy trzeba było po raz pierwszy powiedzieć na tej scenie tekst, to był niebywały zupełnie dla mnie jakiś czas. I wielka przygoda i coś, czego myślę, już potem nie przeżywałem. A jak to się w ogóle stało, że pan trafił do Teatru Dramatycznego? Króla Mięsopusta reżyserował Jan Bratkowski, tak, który był dyrektorem tego teatru. No więc właśnie. Moim opiekunem po Janie Kreczmarze w szkole teatralnej został Zbigniew Zapasiewicz. Można by to powiedzieć, on pewnie by się obraził, jakbym użył tego słowa, że gwiazda tego teatru. Ale niewątpliwie tak było. Mój idol, na którego patrzyłem jak w obraz. Ponieważ jego droga trochę życiowa do teatru była zbliżona do mojej, bo on był też bardziej taki techniczny, on był kiedyś studentem Politechniki w ogóle, ja podobnie. Więc myśleliśmy tak technicznie i tak patrzyłem na niego, jak on konstruował wszystko, jak opowiadał o teatrze, o aktorstwie. Myślę sobie, no to ja tak kombinuję podobnie, to taka moja jakby wizja tego. Więc dla mnie on był jakąś taką wyrocznią i w momencie, kiedy przejął nasz rok jako opiekun, nic innego nie przychodziło mi do głowy, tylko marzenie o tym, żeby znaleźć się w tym teatrze. To było tak oczywiste i tak naturalne. Koledzy myśleli o wyjeździe z Warszawy, o jakichś takich przygodach może w innych miastach, ale jak rozmawiałem z Zapasiewiczem o swoich jakichś takich planach i marzeniach, to mówiłem, że moim marzeniem byłoby się tu dostać. A to ja z Jankiem porozmawiam, powiedział Zapasiewicz. Ja myślę sobie, jak to z Jankiem?
z dyrektorem Janem Bratkowskim, tak? Tak, no Jankiem, bo bywamy u siebie i znamy się dobrze. To był taki czas, ja mówię o tym specjalnie, bo te czasy tak troszkę minęły, myślę, tych autorytetów. Janek i bycie po imieniu z dyrektorem było dla mnie czymś niebywałym. To tak popatrzyłem, że ale to taka jest przepaść między nami, jak on z tym Bratkowskim są kumple, Boże. Tak. No ale pogadał z nim jakoś tam chyba i Bratkowski złożył mi propozycję po studiach, po szkole teatralnej, żebym dostał się do tego teatru i tak też się stało. To była krótki okres dyrektorowania, z tego co pamiętam, 2-3 lata chyba. No mieli, chyba rok, czy nawet bo w 72 roku no już tak, to było dość krótko, ale dostałem się tu właśnie za sprawą Bratkowskiego. I za sprawą trochę chyba Zapasiewicza. No ale to dla mnie było wielkie wyróżnienie, ponieważ jak sam Zapasiewicz nagle proteguje i mówi, fajny chłopak, można by się mu przyjrzeć, może warto by go mieć u siebie w zespole, no to dla mnie było to wyróżnienie niebywałe. Ale powiedział pan, że od razu Zbigniewowi Zapasiewiczowi powiedział pan, że chciałby pan być aktorem tutaj dramatycznym. Tak powiedziałem, tak. A z czego to wynikało? No w końcu w Warszawie było parę niezłych teatrów w tamtym czasie. Ten teatr był czymś wyjątkowym, zresztą to się potwierdziło. Myślę, że będzie jeszcze na ten temat okazja porozmawiać, ale już wtedy ten teatr był owiany jakimś takim specjalnym, specjalną atmosferą, czymś wyjątkowym, wyjątkowymi spektaklami, reżyserami, którzy tu byli. Ludwik René wtedy funkcjonował jako gwiazda reżyserii. Tu się chodziło do tego teatru, tu grali najlepsi aktorzy. I pomyślałem sobie, no tak, jeżeli już spadać, to z dużego konia, ale znaleźć się właśnie tu, w tym miejscu, do którego chodziłem, oglądałem przedstawienia. I tak pomyślałem sobie, że to jest moje miejsce. Znaczy, dobrze by było, żeby się stało, no ale to takie marzenia były. Tak, teatr wtedy ten był już teatrem wyjątkowym. To był taki okres, myślę, tego teatru dramatycznego jako coś takiego wyróżniającego się spośród innych teatrów na mapie, w ogóle teatrów w całej Polsce. No także trudno byłoby mi marzyć o czymś innym, tak jak marzyliśmy kiedyś o tym, żeby zagrać w Hollywood u boku Gary Coopera, Gregory Pecka, Steve'a McQueena czy u Spielberga w jakimś filmie. Tak się marzyło i tak człowiek myślał, to takie kariery i tak dalej. Tak się trochę marzyło o tym teatrze, tak przynajmniej z mojej strony. To może zaproponowałbym wspomnienie pana pracy w Teatrze Dramatycznym od rzeczy, która wydaje mi się chyba szczególnie ważna, mianowicie od zespołu aktorskiego, od pana koleżanek, kolegów, którzy tutaj byli, bo ten zespół był niebywale mocny i w trakcie dyrekcji Gustawa Cholubka jeszcze się wzmocnił. To prawda. Jak pan się czuł, odnalazł w tym zespole jako młody aktor? Trzeba było, myślę, powiedzieć o tych czasach, w których wtedy przyszło nam funkcjonować. To były czasy autorytetów. To były czasy, w których nikt z nas... Ja wchodziłem do tego teatru, miałem za sobą już parę filmów. No tak. Ja byłem człowiekiem, który był rozpoznawalny. Ja dostałem z Mają Komorowską nagrodę Złotego Grona za agenta numer jeden, za najpopularniejszą parę aktorską wtedy. Mieliśmy okładki w pismach takich jak Film, Ekran. Zagrałem w Kolumbach, zagrałem jeszcze Słychać śpiew i rżenie koni. Miałem za sobą taki okres, który być może w obecnych czasach spowodowałby, że taki człowiek jak ja w moim wieku, wchodząc do teatru, wchodziłby jak gwiazda. Że mi się tu w ogóle należy kłaniać. To jest
teraz taki czas, że tacy wchodzą, którzy jeszcze nie zagrali nawet niczego, a już uważają, że trzeba im się kłaniać samego faktu, że są młodzi lub mieli jakieś zdjęcie w jakiejś gazecie. Natomiast ja traktowałem to jako taką przepustkę do tego, żeby móc znaleźć się w gronie tych najlepszych. Więc odnalazłem się w taki sposób, że czułem się strasznie jakby usatysfakcjonowany faktem, że mogłem, o tym powiem przy okazji, bo to dla mnie było bardzo ważne i to mi towarzyszy do dnia dzisiejszego, czasami usiąść do stolika w bufecie tego teatru z takimi ludźmi jak Gustaw Holubek na przykład, czy Wiesław Gołas, czy Józef Nowak, i tak można byłoby wymieniać, czy Ryszarda Hanin, usiąść i z nimi porozmawiać. To już było bardzo dużo dla nas. Już nie mówię o podaniu ręki i powiedzeniu do nas, słuchaj, Karol, tam chodź, tam tego, usiądź, pogadanie per ty, coś. Bo ta forma kiedyś była zupełnie inna, więc ja byłem z góry skazany na taką trochę drugoplanowość, w sensie tego młodego człowieka, który się uczy, który dostał jakieś takie ostrogi, że ma prawo jakoś tu się znaleźć, ale jakby miałem świadomość, że nic nie umiem, że wszystko to jest przede mną, a szczególnie cała sprawa teatru w ogóle i aktorstwa i czegoś takiego tajemniczego. Może to wynikało z takiego przeświadczenia wtedy jeszcze środowiska aktorskiego, może też części publiczności, że teatr jest jednak tą ważniejszą sztuką niż na przykład telewizja. No to prawda. Tak, pamiętam jeszcze Jana Kryczmara, który w ogóle uważał, że wszystko poza teatrem to jest jakaś chałtura. I nie traktował ani filmu, ani telewizji jakoś z jakimś specjalnym szacunkiem. No, można by dodać, dopóki nie zagrał chyba w życiu rodzinnym, to u Zanussiego. No i trochę to się zmieniło wtedy, jego podejście do sprawy, ale tak trochę było, że te inne rzeczy to takie są, no są, bo są, ale teatr jest taką podstawą, podstawą naszej pracy, naszego życia. Tak, teraz to w ogóle uległo zmianie, ale myślę, że ja wyniosłem z tego teatru i z rozmów z ludźmi, którzy tu pracowali, właśnie taką zasadę, że jednak właśnie należy teatr szanować, a przede wszystkim, że aktorstwo jest rzeczą ważną, poważną, wymagającą pracy, szacunku i skromności. Mhm. Może tej skromności w moim wypadku było za dużo. Mhm. Może za bardzo byłem na tych kolanach w stosunku do mistrzów. Nie miałem może takiej siły, wiary w siebie. Może to, jak wiem, że teraz to jest potrzebne, ale wtedy tego może nie miałem. Ale może i dobrze tak się stało, ponieważ wiem, że trzeba przejść wszystkie szczeble wtajemniczenia. Tak, ale myśli pan, że ta skromność, ta pokora w jakiś sposób przeszkodziła panu w osiągnięciu jeszcze czegoś więcej tutaj na deskach dramatycznego? Nie wiem, czy były jakieś role na przykład, których nie dostałem, a które powinienem był zagrać. Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że w efekcie mi to pomogło. To znaczy na pewno jak patrzę z perspektywy lat na to wszystko i z tego, co robię w tej chwili, to zdecydowanie to było okej. Pamiętam sytuację, w której otrzymałem propozycję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych z jakąś grupą estradową. Holubek już był wtedy dyrektorem, a przymierzaliśmy się do Króla Lira bodajże, gdzie ja gram epizod jakiś tam, tak jak mi wszyscy. No poza nimi oczywiście, my wszyscy, to myślę o Marku Konracie, o Margiełowskim Marku,
no, o całej tej grupie młodych ludzi, do których wtedy zaliczaliśmy się. I ja mówię dyrektorze, no bo taka jest sytuacja, że Ameryka, wie pan, ja w życiu nie byłem, tam dolary. Wie pan, kurczę, tak bym zobaczył ten wielki świat, tyle się o nim mówi. Dziś pamiętam tę rozmowę, ale on mówi, Loleczku, bo wiesz co, kiedyś jeszcze powiedziesz, że tej Ameryki, ona nie jest taka, jak ci się wydaje. Nic tam wielkiego nie osiągniesz. Natomiast jak popracujesz z Jarockim, nawet jak trzymasz tę halabardę, pochodnie, ale będziesz w tym spektaklu, to więcej ci to da niż te wyjazdy, te dolary, o których marzysz. Pojedziesz na pewno wiele razy i się przekonasz, jak to wygląda. Ja nie miałem w sobie chwili buntu, żeby powiedzieć, co on gada, jaki tam ten teatr, tu, przecież Ameryka, to tam wszyscy jeżdżą, tam się robi karierę, tam zarabia się $100, może 200, no. Ale miał rację? Tak, miał rację, oczywiście. Tak, pojechałem do tej Ameryki parę razy i przyznam, że przypomniałem sobie te słowa Gustawa, myślę sobie, no miał rację. On zresztą zawsze miał rację, ale to już tak na marginesie. No jeszcze jeszcze oczywiście będziemy rozmawiać, natomiast wracając jeszcze do kwestii zespołu aktorskiego, czy, bo też zadaję to pytanie naszym gościom, czy wtedy ten zespół to był rzeczywiście zespół, czy Teatr Gwiazd? Tak trochę to było postrzegane, zresztą potem przez cały okres Teatr Amatyczny był postrzegany jako Teatr Gwiazd niedostępny, to znaczy hermetyczna grupa ludzi, która niechętnie dopuszcza do siebie kogokolwiek. Tak trochę niektórzy to postrzegali, ja tego tak nie widziałem, to był niewątpliwie już zespół gwiazd, ale gwiazd, które były niesamowicie zżyte ze sobą i będące razem. Tam ja nie wyczuwałem jakiejś rywalizacji, że jest ktoś. No może Majchlerówna była taką osobą, która tak trochę wywyższała się. Ona zresztą z natury była taka i z charakteru. Grywała te role takie wyniosłe i gdzieś tam dostęp do niej był może trochę gorszy, ale generalnie rzecz biorąc wszyscy byli bardzo ze sobą zżyci. Tym miejscem, które stanowiło o tym, był sławny bufet tego teatru. Tam wszyscy byli, tam wszyscy siedzieli razem, tam wszyscy byli zakolegowani. Każdy miał swoje miejsce, każdy miał jakiś swój charakter. Tam był sławny telefon, bo komórek nie było, do którego wszyscy podchodzili, wiszącego telefonu na ścianie, który wisi pewnie do tej pory. Nie widziałem jeszcze, bo nie zajrzałem. Zapraszamy. Ale ten telefon był czymś niebywałym, ponieważ każda osoba rozmawiająca była na świeczniku tych, co patrzą. W zależności... Tam się sceny odbywały. Tak, i każdy tam, a szczególnie ta grupa młodsza, amancka, do której dziewczyny dzwoniły, lub oni do dziewczyn, no to reszta starszyzny już miała uszy wyostrzone, jak ta rozmowa przebiega. No i natychmiast było to komentowane. Myślę, że największą siłą tego teatru, największą, którą ja tak odbieram w tej chwili, to była sytuacja, w której właśnie nikt nie miał takiej szansy, żeby być gwiazdorem. Nie miał szansy, ponieważ nawet jak komuś się wydawało, że się odbił trochę od sufitu i że już tam nie wiadomo, co zrobił, to koledzy sympatyczni, mili w tym bufecie, mówili, synku, fajnie grałeś, wiesz co, ale wiesz co, weź tu się zajmij tym, co mamy do roboty, bo no, parę rzeczy można byłoby poprawić, nie? Także tutaj na razie to od grania i od gwiazdorstwa to mamy Cholubka, Zapasiewicza, a ty tam se na razie rób tę swoją robotę, fajnie robisz, ale jeszcze dużo przed tobą. I to było fajne, że każdy za te nogi był w sposób taki, bym powiedział, szlachetny i potrzebny, ściągany trochę do dołu, żeby mu się ta soduwa za bardzo w tej głowie tam nie pojawiła. Więc
Dlatego mówię, że traktuję ten zespół jako zespół, to, mm-hmm. bo wszyscy tworzyliśmy grupę taką, która była wzajemnie jakoś obserwowana i wzajemnie każdy z nas pilnował się. Pilnował się w stosunku do tego, co zrobił, do tego, że koledzy, bo to na tym najbardziej nam zależało, będą to oceniać mm-hmm. i zależało nam, jak to ocenia, czy dobrze, czy źle. Każde nasze zachowanie, takie trochę niefajne i znowu ten bufet ustępowania miejsca starszym osobom przeszło do historii, a w tej chwili to ja myślę, że w ogóle nikt o tym nawet nie myśli, że w ogóle tego nawet nie ma nigdzie, bo to w ogóle wydaje się żaden problem. Siedzę, mam miejsce, to do mnie to miejsce należy. Otóż nie, tak nie było. Jeżeli ktoś z młodszej naszej grupy siedział, a cholubek, czy ktoś starszy stał i ten cymbał nie widział tego i mu miejsca nie ustąpił, no to zaraz ktoś z nas podchodził, brał go za ucho, podnosił do góry i mówił, to jest twój dyrektor, to jest pan Gołas, to jest pani Hanin i ona ma tu siedzieć, gówniarzu, a ty, nie będę używał słów, spadaj stąd i ty możesz usiąść dopiero, jak będą wolne miejsca. I to uczyło takiej i pokory, ale i tej zespołowości. Mm-hmm. To było naprawdę ważne, ja to tak odebrałem, że wszedłem jednak do zespołu teatru dramatycznego, mm-hmm. a nie do ludzi takich, którzy byli podzieleni na jakieś mm-hmm. gwiazdy niedostępne. Czy... Tak, to tak było. A z tych mistrzów, z którymi pan grał, którym pan partnerował, z którymi się pan w bufecie spotykał, to no, kto był wzorem? Trudno to powiedzieć, bo to i wszyscy, prawda? Jak graliśmy z Wojtkiem Pokorą, który miał też swój czas, trochę inne amplua i też swój styl taki, no to na Wojtka się patrzyło z podziwem. A Andrzej Szczepkowski nadawał temu wszystkiemu taki charakter pewnej intelektualnej wyższości, takiego trochę dystansu. Miecio Foyt, tak zwany Fła, hrabia, który kotek przychodził, on coś tutaj opowiadał, synku, siadaj tutaj, wiesz, bo tego. Józio Nowak, który z kolei był człowiekiem niesamowicie otwartym, sympatycznym i takim koleżeńskim, jego taki numer z teczką, zawsze jak witał, otwierał ręce, puszczał tę teczkę na ziemi, na ziemię tam wypadały te dokumenty. Każdy myślał, że on zapomniał o tym, ale to był stary jego numer. Taki przyjacielski, kumpelski, już nie mówię o Wieśku Gołasie i tak można by o każdym. Myślę, że każdy tu gdzieś miał jakąś swoją osobowość, swój styl i od każdego czegoś można się było nauczyć, więc podpatrywałem wszystkich po kolei. Nie powiem, żebym najwięcej nie przyglądał się Cholubkowi, Zapasiewiczowi, bo to byli ludzie wyjątkowi. Mm-hmm. Zresztą grali tutaj te wszystkie główne role, a myśmy dość często stali gdzieś tam z tyłu z głupimi minami i rozrabialiśmy, jak było można, ponieważ odpowiedzialność i tak nie na nas spadała. Teraz to dopiero rozumiem, kiedy przychodzi mi grywać główne role czasami i mieć dużo tekstu. To myślę sobie, to były fajne czasy, że nie musiałem nic gadać, że mogłem sobie z tyłu tam stanąć i tak niespecjalnie brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w spektaklu, a oni brali. Więc podziwialiśmy ich siłę, te monologi wszystkie romantyczne w Nocy Listopadowej czy w Królu Lirze Gucia, to wszystko było czymś fantastycznym i przyznam, że to się łychami człowiek uczył i patrzył, jak to idzie. No, bo można kogoś nie lubić, bo tą publiczność się musi kochać koniecznie, bo to jest troszkę inny wymiar. Inny jest wymiar tego, co publiczność widzi, jak odbiera danego aktora, ale inaczej to wygląda, jak od kulis patrzymy, od strony zawodowej, tej warsztatowej. Mm-hmm. Jak widzimy, jak ten człowiek konstruuje, jak on potrafi to zrobić, jakie ma mistrzostwo słowa, wiedzy, inteligencji, tego jak to zrobić, jak stanąć, jak to powiedzieć, żeby to doszło. To było takie coś, co w człowieku zapada. Te słowa, zresztą Zapasiewicza, również Cholubka, które zawsze mówiły, że pamiętaj,
to nie ty masz płakać na scenie, a co ty tam sobie myślisz, to jest twój problem, to nikogo nie obchodzi. Myśl o czym chcesz, ale pamiętaj, że po to tam jesteś, żeby ludzie płakali na widowni, a nie ty. Jak jest odwrotnie, to jest tragedia. Ludzie się śmieją, a ty płaczesz. No nie, to tego nigdy nie róbcie. Więc to były takie uwagi, które zapadały w głowę i zapadło mi to naprawdę mocno. To wszystko, co wtedy, o czym mówiliśmy na próbach i o czym mówili no wybitni reżyserzy, już nie mówię o Jerockim, Ludwiku René, czy Maćku Prusie, czy Wojtyszce, z którym pracowaliśmy, czy Zatorskim. To było wszystko takie wyjątkowe i pamiętam Jerzego Antczaka, którego uwielbiam i z którym pamiętam, miałem dużo do czynienia przez noce i dnie i mam do dziś zresztą, jak przyszedł tu reżyserować teatr, to po jakimś momencie mówi, Boże, kurczę, siadam na widowni, mówi, Gucio, rób, ja się będę uczył, bo widzę, że to jest inna jakaś sztuka, inna forma, w której ja nie mogę na razie się odnaleźć do końca. No tak, to przypomnijmy, że to było przedstawienie, sztuka O'Neilla przyjdzie na pewno. Przyjdzie na pewno, tak. Też no, cała plejada aktorów tam występowała. No właśnie, więc tych takich przygód, tych porażek naszych, zwycięstw osobistych. No właśnie, jakby pan miał wspomnieć dla pana jakieś takie wydarzenie, spektakl, premierę, no, o której może pan powiedzieć, to było ten numer jeden. Takim chyba moim numer jeden, cała historia z tym jest związana. Tego nikt nie widział. To znaczy nie, parę osób widziało. To była Róża Żeromskiego i Czarowic. Myśmy to raz zagrali. To Maciek Wojtyszko reżyserował. To był okres bardzo gorący tego teatru. I politycznie gorący. I jak były te przedpremierowe pokazy, ja grałem wtedy główną rolę tego Czarowica. Przychodziła cenzura i co chwilę coś wykreślała. No bo tam było o Rosji, o kontaktach, Związek Radziecki, władza, to wszystko. Który to był rok? Oj nie. Nie pamiętam. Nie, ze mną w latach jest ciężko, naprawdę. Ja nie pamiętam tak do końca, jaki to był rok. Ale... I cenzura nie puściła. To znaczy, oni wycinali. Wycinali to. Wojtyszko mówił, no okej, słuchajcie, to wyrzucamy, to gramy to. Potem drugi pokaz, przychodzili, wyrzucali coś tam. No ale jak się zbliżyła premiera, a po raz trzeci wyrzucili znowu coś, Maciek powiedział tak, gramy, słuchajcie, tak jak jest napisane, nic nie wyrzucamy, przywracamy wszystko. Gramy premiera tak, jak to było. Pewnie to będzie jedyna i ostatnia premiera, ale należy nam się to. Teatr pełen. Po każdej kwestii owacje, brawa. Z tego spektaklu zrobiło się to, gdzieś to było w powietrzu. No, ludzie wiedzieli, że jest to tak przywrócone, że to było wycinane i tak dalej, i tak dalej. No więc i te owacje, i te reakcje po tych tekstach takich, no, które wtedy rozgrzewały ludzi, głównie politycznie, czuliśmy, że nic więcej z tego już dalej nie będzie. No i tak to też się stało. Zagraliśmy raz. Z wielkim sukcesem, można powiedzieć, z wielkim aplauzem. Dla mnie z wielką jakąś przygodą grającego główną rolę, ale jednorazóweczka taka poszła. No ale to była przygoda, niewątpliwie. I druga taka przygoda, którą przyjąłem już bardziej w dojrzałym okresie, kiedy nam się ten teatr powoli zaczął sypać, kiedy Gucia, że tak powiem, odsunięto od stanowiska i bycia dyrektorem, kiedy my jako to młodsze pokolenie postanowiliśmy tu zostać i próbować to jakoś uratować z nadzieją, że oni wrócą kiedyś do nas, że my tu zostaniemy jako ci wielbiciele, kochający, wracajcie. Wiem, że musicie odejść, każdy mówił, ale przyjdziecie. My tu będziemy na was czekać. Łzy się lały. Ja to mówię, to aż
mi się tak dziwnie robi. I wtedy dostałem propozycję od Maćka Prusa, żeby zagrać w operetce Gombrowicza. W drugiej wersji. Tak, za Zbyszka, za Pasiewicza. No kurczę. Za tego mojego idola nagle ja mam wejść i zagrać księcia Himalaj. No to była przygoda naprawdę i wyzwanie niesamowite i odpowiedzialność i to wszystko razem. Tak wejść jak ten film, tak by, od tej szkoły teatralnej, gdzie pamiętam jak on nas uczył, jak siedział z tymi papierosami w ręku tam i nagle ja wchodzę i gram to samo. No, jak patrzyłem na niego jeszcze, jak on to grał gdzieś z boku, z drugiego rzędu. To była taka przygoda i przeżycie niebywałe. No, takich przeżyć w tym teatrze miałem dużo. Tak, ale ten książę Himalaj w tej drugiej wersji operetki to była pana ostatnia rola tutaj. No tak to wyszło, tak. To była pan odszedł też ja później. Potem odszedłem już z tego teatru, ponieważ tak to się wszystko zaczęło sypać. No, i w ogóle i kraj nasz, i Polska, i moja jakaś wizja tego, co chciałbym zatrzymać. Ten teatr zaczął się zmieniać, tak jak teatr to są ludzie. Teatr to jest atmosfera, to jest widownia, która się ko tej sztuki gromadzi. I jak to się zrobiło takie już inne, takie nie nasze jakby, prawda? To pomyślałem sobie, mając zupełnie inne już jakby propozycje i trochę inny czas w swoim życiu, że może też i na mnie przyszła pora. I odszedłem z tego teatru, nie mając etatu żadnego. Pamiętam, że jednym z moich głównych problemów było to, że musiałem po kartki chodzić, bo nie miałem po prostu zakładu pracy żadnego, więc musiałem do urzędu chodzić jako bezrobotny. Ale ta atmosfera, ta wyjątkowość tego teatru i miejsca i ludzi spowodowała, że już nigdy nie byłem na etacie, w żadnym teatrze. No właśnie. Nie zaangażowałem się nigdzie. Zresztą myśmy mieli trochę jako ta młodsza grupa pretensje do tych naszych liderów. Jak rozstawialiśmy się na takim spotkaniu, gdzieś oni też deklarowali, że właśnie ten teatr jest dla nich czymś wyjątkowym, jedynym i że pewnie nigdzie się nie zaangażują. Ale minęło trochę czasu i nagle się okazało, że jednak się zaangażowali i w Teatrze Polskim, i w Powszechnym. I tak trochę myśleliśmy o tym, że poczuliśmy się trochę oszukani, my młodzi, że myśmy zostali z nadzieją, że ci ludzie będą gdzieś cały czas na stand-by'u, że oni będą tylko czekali, żeby tu wrócić. No ale tak zrozumiałem, że może jak się coś zniszczy, jak się coś rozwali, jak się coś tak rozklei, to skleić to potem jest strasznie ciężko. I widać to od dnia dzisiejszego i ci, którzy rozwalają, zawsze im się wydaje, że będziemy mieli swoich liderów, ale nie, mają swoich, ale tej atmosfery już się nie uzyska, która była. Więc dlatego ja już nie wróciłem do żadnego teatru, ale poprzez taką jakby wewnętrzną uczciwość i jakąś taką formę emocjonalności związanej z tym teatrem dramatycznym stwierdziłem, że nie mam takiego miejsca, w którym bym chciał być na stałe. Byłem w wielu teatrach i grałem dużo więcej niż nawet wtedy. Strasznie dużo zacząłem grać i w ogóle zupełnie w innym repertuarze. W ogóle mi się wszystko odmieniło w mojej głowie. Stałem się aktorem komediowym, nagle grałem w farsach wielu i tak dalej. Ale to nie były miejsca na stałe. To już było miejsce takie, że i się jeździło po różnych teatrach w Polsce. I tak no byliśmy raz tu, ale to nie był zespół już, to nie było miejsca. No tak. Mówimy tutaj o tym smutnym końcu wtedy teatru dramatycznego, końcu przede wszystkim dyrekcji Gustawa Cholubka. No i właśnie chciałem pana zapytać, jakim, nie aktorem był Gustaw Cholubek, bo to mam nadzieję,
wszyscy wiedzą, chociaż być może, że w młodszym pokoleniu już niestety ta świadomość się zaciera, ale jakim był dyrektorem? On nie był dyrektorem w ogóle. To była jego niesamowita siła. On był Gustawem Cholubkiem, wybitnym aktorem, reżyserem, wybitnym człowiekiem, człowiekiem, który teatr traktował jako coś wyjątkowego i miejsce, w którym pracował, ale był człowiekiem, który widział świat jeszcze obok teatru, czego Zapasiewicz już nie miał. To był człowiek, który interesował się wieloma rzeczami, również polityką, sportem. Wiedział o różnych rzeczach, nie tylko teatralnych. Nie był zamknięty taki w tym teatrze, także on wychodził z tego teatru. Wtrącę tylko, że takie jest charakterystyczne jego powiedzenie, że nie teatr jest najważniejszy, najważniejsze jest życie. No tak. Tak, i on umiał żyć i żył. I on nie dowodził nami. On nie robił tego siłowo. On po prostu przez to, że miał autorytet, to jest to coś, co padło, tego nie ma. Dlatego mnie to tak porusza w tej chwili. On nie musiał na nas ani krzyczeć, ani nam zabraniać czegokolwiek, tylko wiedzieliśmy, że jest to człowiek wyjątkowy, który jeżeli mówi, że coś jest dobre, to my mu wierzymy, bo ma dużo większe doświadczenie. Więc jeżeli prosił nas, słuchajcie, bądźcie punktualnie, taka moja prośba jest. To była prośba kogoś, którą trzeba spełnić. Nie to, że uważajcie, bo ja was tam wyrzucę czy coś. Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką zawsze uprawiał, która wszystkich tak naprawdę unieśmielała i wszyscy się tego bali, a szczególnie ci, którzy mieli takie inklinacje, że na przykład donosili coś do dyrektora na innych, bo są tacy koledzy i koleżanki. Panie dyrektorze, bo ja bym chciał, wie pan, bo ten gra, ja bym wolał zagrać, wie pan, bo on to tak, nie wiem, czy pan wie, że ten człowiek, bo on... I wtedy Gustaw mówił, synku, wiesz co, widzę, że masz dużo do powiedzenia o koledze XY. Spotkajmy się w bufecie, pogadamy wszyscy na ten temat, dobra? Bo ja bym chciał, żeby on też się dowiedział o tym. Nie mów mi na ucho, bo mnie to tam nie interesuje, co ty masz do powiedzenia, bo co ty chcesz, żebym ja coś... Nie wiem. Powiedzmy sobie wszyscy, spotkajmy się jutro po próbie i pogadamy sobie na ten temat, że masz coś do kolegi, może on coś ci odpowie, to sobie wyjaśnimy to tego. I tym jednym zdaniem ucinał wszelkie te takie zakulisowe gadania, niesnaski, takie rzeczy, które rozwalają zespół i pracę. I ludzie tak już potem niechętnie do niego dochodzili z takimi informacjami, no bo to w ogóle nie miało większego sensu. Więc ja bym to odniósł do całości zarządzania przez daną osobę jakąś grupą ludzi. Wszystko jedno, czy to dotyczy teatru, czy dotyczy nawet kraju, polityki, czegokolwiek. Jeżeli ktoś jest autorytetem, to... I my wiemy, że to jest sprawdzony autorytet. On nie był sztucznym autorytetem, ponieważ on grał cały czas, on pracował. Myśmy widzieli, jak on to robi. Byśmy widzieli, jak on sobie nie radzi. Znaczy nie on, tylko że ktoś sobie nie radzi, jak reżyser z jakimś przedstawieniem. To może były błędy, że Gucio to dłuższy czas znosił i potem wkraczał do akcji i to reperował to. I reperował tak, żeby było dobrze. Więc widzieliśmy, że on umie. I to wystarczyło. Więc był takim starszym kolegą, którego myśmy wszyscy ochraniali zawsze, żeby mu się coś złego nie zdarzyło, żeby ktoś czegoś złego mu nie powiedział, żeby jak stał, to żeby mu ktoś ustąpił właśnie miejsce, bo zasługiwał na taką sympatię ze strony całego zespołu. To wydawało się rzeczą chyba najbardziej taką, której każdy przywódca, dyrektor może zazdrościć, że ma taką pozycję, że ludzie go lubią, szanują i dbają, żeby jemu się nic nie stało, broń Boże. Więc no tak bym to powiedział, że zawsze jak coś się działo w telewizji, coś zagraliśmy w jakimś teatrze telewizji, którego teraz nie ma,
ale te poniedziałkowe teatry przecież istniały i były bardzo ważne. Potęga wtedy była. I myśmy sobie tu zawsze potem następnego dnia na próbach to omawiali. I przede wszystkim każdy był zainteresowany, co ten Gucio na ten temat sądzi. Czy to było dobre, czy to było niedobre. I on mówił... Aha. I myśmy wiedzieli, że to było takie sobie. I nie było dyskusji, ale wie pan, bo co pan mi tu, panie dyrektorze? Nikt tego nie mówił. On mówił, mi się to nie podobało. I nie przekonywał jakoś na siłę. Tylko, że jak powiedział, że się mu to nie podobało, to myśmy się długo zastanawiali nad tym, dlaczego to było takie właśnie, że mu się nie podobało. I to było całe jego, jakby myślę, dyrektorowanie. To było przyciąganie ludzi do siebie poprzez swoją fachowość, poprzez swoje umiejętności i tak naprawdę taką formę, że ja nie spotkałem go, żeby on jakoś tam się zdenerwował, czy krzyczał na kogoś, czy tam kogoś do kąta stawiał. Więc mogę powiedzieć, że to był taki dyrektor całkowity, czyli taki jakby dyrektor z powołania, którego zespół chce, żeby on był. A jak odchodzi, to mają łzy w oczach, że odchodzi. No i tak też i było. I te łzy w oczach się odbyły. I tu w gabinecie takie było spotkanie, gdzie naprawdę to było... Te łzy się lały, bo po prostu rozstawaliśmy się z miejscem, które było naszym takim życiem codziennym. Przecież to jest teraz niewyobrażalne. To jest sławny taki taras. Sławny taras dlatego, że myśmy potrafili tu w niedzielę przyjechać. Wolny dzień. Żeby na tarasie o godzinie 12 się poopalać. Żeby Józiek garderobiany przyniósł nam herbatę, kawę. Żeby Gucio, który tam siedział z nami, poopowiadał nam jakieś dykteryjki i dowcipy, żeby się z nim spotkać i spędzić 2 godziny w miejscu pracy, gdzie każdy ucieka raczej, bo mówi, no ile my możemy tu wytrzymać, ale myśmy to ciągnęli, każdy przyjeżdżał na ten taras, żeby powiedzieliśmy, że będzie to, że przyjadą ludzie jacyś tacy fajni, z którymi się pogada znowu fajnie. Więc to był taki znak czasu, że to było takie naturalne, prawda? I dlatego tęsknimy do czegoś takiego, myślę, powiem rzecz może straszną, ale że to chyba jest nie rzecz, która już się nie może zdarzyć. Myśmy odjechali za daleko z takim cynizmem, brakiem zaufania, brakiem autorytetu, wszechwiedzą, cwaniactwem, oszustwami. A brakiem wiarygodności przede wszystkim, że jak ktoś mówi, że to jest dobre czy niedobre, to że on mówi tak, jak myśli. Teraz ktoś mówi dobre, a myśli niedobre i odwrotnie. Na każdy temat tak jest. Więc brakuje tego, że wierzymy komuś, że tak jest, jak on mówi. I to była chyba cała kwintesencja dyrektury Gustawa Chorupka. Chciałem jeszcze pana zapytać o doświadczenia z reżyserami, no bo miał pan tutaj rolę w spektaklach realizowanych przez różnych twórców i takich zasłużonych dla teatru dramatycznego, jak na przykład Ludwik René, bo to był i Fotofinisz, no tak. Ustinowa, Iwona Księżniczka, Burgunda, Krakowiacy i Górale. No, pracował pan u Kazimierza Dymka, Sułkowskim, właśnie wspomniany Jarocki, Król Liry, a później jeszcze no, to słynne przedstawienie mordu w katedrze. Maciej Prus oczywiście. Zygmunt Hibner. Grałem zakładnika w jego reżyserii. Tak, tak. Oczywiście Ryszard Zatorski, którego imienia sali się znajdujemy. I grał pan tutaj przecież Kubusia, ale też Mizantropa. No tak, 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 tak. Więc to były różne, wspomniany Jerzy Antczak, no to byli różni reżyserzy, różne indywidualności, różne doświadczenia aktorskie. Czy kogoś by pan w tych swoich wspomnieniach teraz wyróżnił?
Byłoby ciężko, ponieważ oni wszyscy, ci wszyscy wybitni, bo to no, też Zygmunt Hibner, wtedy Teatru Powszechnego dyrektor, to byli ludzie na stanowiskach potężnych, zasłużeni dla teatru i nie tylko, ale oni wszyscy byli namaszczeni przez Gucia, jakby. To on ich zapraszał i oni wchodzili w pewną określoną atmosferę tego teatru. I każdy z nich miał jakąś tam swoją i wadę, i wiele zalet, tak jak każdy człowiek, tak jak Ludwik René, który strasznie fajnie się denerwował, bo był strasznie taki czasami impulsywny, ale nie groźnie impulsywny. On nie robił krzywdy nigdy nikomu, natomiast miał taką pewną nerwowość. Ale wszystko to było takie bardzo sympatyczne i fajne, także nie mam takich jakichś, żebym kogoś chciał specjalnie wyróżnić, bo grywałem i większe i mniejsze rzeczy tutaj. I to nie miało większego znaczenia, to znaczy myślę, że właśnie zespołowość polega na tym, że można zagrać halabardzistę przysłowiowego i mieć satysfakcję, że się jest akurat w tym przedstawieniu z tymi ludźmi. I ci reżyserzy wszystkim oddawali ten taki szacunek, jakby niezależnie od tego, co grali i ile grali. Pamiętam rzeźnię Mrożka i jak przyjechali z Niemiec reżyserzy tutaj na takie spotkanie i pytali, to potem nam Holubek o tym opowiadał i mówi, to wszyscy, co tam siedzą, grają na tych instrumentach, ja tam grałem na instrumencie jakimś. To są aktorzy wszystko? A mówi, no tak, no to są aktorzy. Ale tam było 60 osób, to cały zespół był. No ale jak to tak, aktorzy i oni wszyscy pracują i wszyscy zarabiają i my im no bo to jest zespół. No to mamy cały zespół tutaj, jedni grają paszczą, drudzy grają na instrumentach jako tacy jakby statyści, ale to są wszystko aktorzy i wszyscy reprezentują to przedstawienie i tak. I oni byli bardzo zdziwieni, że ten układ tej zespołości może to tak wyglądać, że to wszyscy raz duże, raz małe role i że wszyscy jakoś tak są w sumie zadowoleni z tego. No może były jakieś takie niesnaski, o których mówiłem, że tam ktoś chodził do gabinetu i coś narzekał, prawda, dlaczego on nie gra tego, aby chciał grać tamto. Ale mnie to nie dotyczyło nigdy, ja nie miałem takich inklinacji, ponieważ nie mam tego do dziś zresztą. Ale wydaje mi się, że to po czasach, po wielu latach, jak widzę, że im mniej człowiekowi zależy, żeby być gwiazdorem, tym bardziej się stajemy tak naprawdę. I tym więcej nam proponują, ale proponują tylko dlatego, że dajemy radę. Bo chodzi o to, że jak się coś dużego gra, tak jak ci nasi mistrzowie wtedy to robili, to jemu nie wolno temu gwiazdorowi się mylić. On musi być punktualny. On nie może sobie pozwolić na to, że raz przyjdzie, raz nie przyjdzie. Raz zagra gorzej, raz zagra lepiej. Na jego barkach jest to przedstawienie. I on musi codziennie, a grywaliśmy codziennie, grywało się po 30 przedstawień w ciągu miesiąca. On musi być w dobrej kondycji cały czas. Więc to teraz, powiedzmy, to rozumiem, że to jest ciężka praca, to nie jest gwiazdorstwo, że ja nie wiem, kim jestem. To niektórym ludziom, którzy tego nie mają, się tak wydaje, że to jak oni by, to oni nie wiadomo by, co tutaj się działo. Ale potem się okazuje, że nie każdy się nadaje do tego, nie każdy ma do tego zdrowie, odporność psychiczną, nerwową, umiejętności i tak dalej. To jest ciężka robota. I to gwiazdorzenie to można sobie zostawić, jak nam Aleksander Bardini mówił jeszcze na studiach, jak chcecie mieć gazety, zdjęcia w gazetach, okładki, to idźcie na modela, ale nie idźcie na aktora. Aktor to jest inna robota, to jest ciężki kawałek chleba. Będziecie mieć zdjęcia, jak coś dobrze zrobicie, tylko
zajmijcie się robotą, a nie tym, czy was widać, czy nie widać w gazetach. Mówi, to nie ta sztuka, nie ten zawód. I trochę tak to jest. Więc wydaje mi się, że właśnie siłą tego wszystkiego to była taka umiejętność odnalezienia się w tym zespole i grania różnych rzeczy. To było fajne. Mhm. No to, co pan powiedział, troszkę podprowadza ostatnie pytanie, które chciałem panu zadać, a zadaję różnym gościom, a zwłaszcza tym aktorkom czy aktorom, którzy pracowali wtedy, w latach 70. w Teatrze Dramatycznym. A to pytanie brzmi, czy jest jakiś rodzaj przesłania, które chciałby pan przekazać, odwołując się do swojej historii w Teatrze Dramatycznym i historii Teatru Dramatycznego dla nas dzisiaj, dla nas, którzy tutaj w tym teatrze pracujemy, dla aktorek, dla aktorów, dla publiczności, która może tutaj wciąż przychodzi? Z przesłaniami to zawsze jest tak ciężko, prawda, bo nie uzurpuję sobie prawa do mówienia, jak jest dobrze, jak jest źle, czy pouczania, broń Boże. Tego Gucio też nie robił, on nie pouczał nigdy. On mówił tylko, co myśli. Znaczy, moim takim przesłaniem tym wszystkim, czego mi generalnie brakuje teraz i ciężko to odbudować, to jest ta sprawa wiarygodności, uczciwości tego, co robimy, właśnie nie gwiazdorzenia, nie robienia z czegoś rzeczy, których nie ma. I szanowania przede wszystkim naszej pracy i naszego zawodu, ponieważ w tej chwili bardzo często czytam w różnych gazetach, takich blejakich różnych, że aktor nagle bił się w MMA i komuś ucho odgryzł, jakiś aktor, nie wiem, ktoś, aktor jakiś, czy aktorka pojechała na Hawaje i tam, i nikogo z tych ludzi my nie znamy, nie wiemy, kto to jest. To są ludzie, którzy nie pokończyli szkoły bardzo często. To są ludzie, którzy gdzieś pojawili się w jakimś epizodzie, filmie, już nie wiem, o teatrze to raczej nie wspominam, ale właśnie w takich, i oni są już aktorami. Następuje taka dezawuacja tego naszego zawodu, że ci ludzie, którzy pokończyli studia, rzeczywiście mają taką renomę, mają to, taką kindersztubę, mają przygotowanie nie tylko aktorskie, ale właśnie mentalne, przygotowanie moralne w stosunku do tego, co robią, do wartości, które za tym się kryją. Nagle czują się ci ludzie trochę odsunięci, dlatego że widzimy, że głośniej gadają ci, którzy nic nie wiedzą. A ci, którzy wiedzą, siedzą sobie spokojnie i już nie potrafią tak głośno krzyczeć, bo ich uczono, że, no, że cisza, pauza, myślenie ma większą wagę niż ciągle pytlowanie o tym, jak coś jest genialne, czy jaki ja jestem genialny, tylko to trzeba pokazać, trzeba to zrobić. Więc takim moim zawsze przesłaniem jest to, że ta cała robota musi, którą wykonujemy, przyciągnąć ludzi. Ci ludzie muszą chcieć przyjść. Teatr, w ogóle sztuka bez ludzi nie ma sensu, bo jej nie ma właściwie. To był problem pandemii, prawda? My się odbijamy od ludzi, ale ci ludzie muszą przychodzić do nas, wiedząc, że to miejsce to jest to miejsce, w którym mówi się prawdę, mówi się dobrze, mówi się na dobrym poziomie i uzyskanie tego wszystkiego jest piekielnie trudne. Ale zawsze to musi wyjść od wykonawcy. To nie może wyjść, że ściągniemy ludzi i powiemy, słuchajcie, będziecie widzieli rzeczy genialne, to oni przyjdą wszyscy, zapłacą i zobaczą kichę jakąś straszną i będą zawiedzeni. Ale bardzo często w obecnych czasach mamy sytuację, że sprawa tego, co jest dobre, a co jest złe, zostaje
po prostu zachwiana, że ludzie są pogubieni i oni nie bardzo wiedzą, czy to, co widzą, jest dobre. Im się to nie podoba, ale ktoś napisze za pieniądze, że to było wybitne. A za pieniądze ludzie piszą różne rzeczy i mówią. W związku z tym on jest pogubiony, bo jemu się nie podobało. Inni znowu piszą, że to jest fantastyczne. I on już sam nie wie, czy on widział rzecz dobrą, czy rzecz złą. To musi być sytuacja, w której ten człowiek przychodzi i wie, że to, co widzi, i że jeżeli to robią ci ludzie, to to jest dobre. I on przyszedł obejrzeć coś, co ma pewną wartość. I to było takim moim przesłaniem i jest nadal, że w tym, co robimy, jak robimy, że przede wszystkim trzeba pilnować tego, co robimy sami. Ktoś może kiedyś powiedział, że zamiataj ulicę koło swojego domu, a wtedy miasto będzie czyste. Mhm. Ale koło domu zamiataj. To, co robisz koło siebie, żeby to było takie, jak być powinno. A nie to, że siedzisz w brudnym pomieszczeniu, brudno koło ciebie i gadasz bez przerwy, jak to trzeba zrobić, żeby było czysto w mieście. Nie, to zrób tak, żeby było koło ciebie przynajmniej. Więc to są takie moje przesłania jakości i wartości, które pozostały. One pozostały z tego miejsca. I to w ogóle nie mam wątpliwości, że tak jest. I to pozostaje na całe życie. Takie rzeczy, które człowiekowi gdzieś tam, nie tyle, że ktoś wpaja, tylko że jest się świadkiem pewnych rzeczy, które potem nami kierują. I można robić różne rzeczy potem. Ja wykonuję w życiu różne rzeczy. I prowadzę programy, i stałem się człowiekiem takim, który i grywa w serialach lepszych, gorszych. Nie zawsze mam wpływ na to, jakie one są, ale jak już robię, to staram się, żeby one były dobre. Jak zrobię przynajmniej dobrą scenę i przyłożę się, a nie będę mówił, to zrobione, bo to takie jest. Nie, jakie by to nie było, ale ja zrobię to najlepiej, jak umiem. Tak też pomyślałem kiedyś, wchodząc do Familiady, że to takie dziwne, gdzie to dla aktora coś takiego, dla mnie to dramatyczne, tu to wszystko, a tu nagle ja takie jakieś będę robił dziwne rzeczy, ale też ktoś mi poradził z tych mądrych ludzi, tak też sobie samemu to w głowie ułożyłem, że jak zrobisz to dobrze i to będzie miało jakiś fajny poziom, to nie ma się czego wstydzić. To będziesz tym przyciągał i stworzyć jakąś markę, jakąś firmę. Ale rób to, co robisz dobrze. Nie z dystansem, że lewą ręką tak robię, byle zrobić. Więc jak już robisz, to już dobrze. Mhm. Takie przynajmniej, jak umiesz najlepiej. I uczciwie, żeby to tak wyglądało. Może dlatego 28 lat to robię już w tej chwili, ale... Ale wie pan... To jest w jakiś sposób ujmujące, co pan mówi i rozumiem to też tak, że pan przez te blisko 30 lat prowadząc ten skądinąd popularny teleturniej wciąż pamięta, że był pan aktorem teatru dramatycznego. Tak, oczywiście, tego się nie da zapomnieć. Ja się odwołuję do tego zawsze, ponieważ te słowa, które padały tu, których uczyliśmy się, od tych ludzi, o których już opowiadaliśmy, Jarockiego, Prusa, Wojtyszki, Cholubka, wszystkich po kolei, Zapasiewicza. To zostaje. Ja to pamiętam, te słowa. Loleczku, pamiętaj, tylko to tak ma być. Pamiętaj, żebyś tego nie robił, bo to takie trochę jest niekoniecznie uczciwe i fajne. Tak, nie tego. Pamiętam Bardiniego jeszcze ze szkoły. Takich ludzi, takich mędrców, takich mądrych ludzi, którzy mówili fajne rzeczy. Może nie każdy tego słuchał. Ja tego słuchałem. I ja to zapamiętałem. Ja to zapamiętałem, te wszystkie takie ważne rzeczy, które mi do dziś towarzyszą. Zapamiętałem, naprawdę mi to pomaga. Cholubek to też potwierdzał potem. A to mówił nam jeszcze w szkole Bardini. I mówię taką ważną rzecz, to też takim przesłaniem byłoby w ogóle generalnie, ja bym to powiedział i dla wszystkich, nie tylko dla ludzi sztuki. Bo mówił, pamiętaj jedną rzecz, że im jesteś bliżej sceny, bliżej kamery, im więcej cię widać, tym więcej widać, że nie umiesz. Więc jak czegoś nie wiesz, to chowaj się do tyłu.
bo się będziesz niestety pokazywał ze słabej strony. Pokazuj się tylko wtedy, jeżeli czujesz, że to, co masz do zrobienia, ma jakąś wartość i że warto się tym pochwalić. Nie pchaj się tylko po to, żeby cię było widać, bo to nie ma sensu, bo się tylko zbłaźnisz. Ja to zapamiętałem sobie bardzo głęboko, ale ta nauka myślę, że przydałaby się w większości, bo większość ludzi pcha się wszystko jedno. Czy wiedzą, czy nie wiedzą, czy mądrze mówią, czy dobrze grają, czy źle, nie ma znaczenia. Mówią, nie ma znaczenia, jak mówią, aby mówili. To jest takie zdanie. Ja nie jestem tego zdania, że tak jest dobrze. Dobrze, żeby mówili dobrze. A jak nie masz nic do powiedzenia i czujesz, że to niekoniecznie, to iść do tyłu tam. Tak jak kiedyś mówiono, że w teatrze... również w kinie i na scenie, że tak jak na wojnie, najlepsze miejsca są z tyłu, że wtedy mniej widać. Ale rzeczywiście, jak już chcemy się pokazać i mamy na to szansę i papiery, żeby naprawdę coś zrobić, no to wtedy warto pójść do przodu, ale nie zawsze i nie za wszelką cenę. Ogromnie panu dziękuję za to spotkanie, że zechciał pan powspominać swój czas, swoją pracę tutaj w Teatrze Dramatycznym. Myślę, że to była dla nas wszystkich wielka przyjemność. Ja bardzo dziękuję. Tak, o Teatrze Dramatycznym można by naprawdę godzinami. I myślę, że to, co powiedziałem, to jest też jakaś mała cząstka tego, co powinno się powiedzieć, bo tyle osób stąd wyszło wybitnych i tyle takich mądrości przetrwało w głowach, ale to wszystko rodziło się właśnie w tym miejscu i kiedyś. No i na szczęście to jeszcze zostaje i ile mogę, ile my możemy, ci ludzie, którzy stąd wyszli, to przekazujemy to innym, czując się czasami, że jesteśmy może zbyt serio. Niektórzy mówią, a bo wy starzy jesteście, to już inne pokolenie. Nie. To nie jest tak. To żadne inne pokolenie. Jesteśmy doświadczeni o coś z tego miejsca, czego innym w udziale nie było dane. I myślę, że o tyle jesteśmy bogaci. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.